Witam Państwa w imieniu kapituły i przede wszystkim w imieniu gospodarza tego obiektu, którzy od 35 lat nas równo tutaj przyjmowali i to zawsze szczerze, z otwartymi rękoma, za co chcę im serdecznie podziękować. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, tych naszych przyjaciół tej idei, tej nagrody. Chciałem przede wszystkim powitać naszych oficjalnych gości, panią przewodniczącą sejmiku Samorządu Województwa Wielkopolskiego, panią Bebetę Gordyjuch, pana marszałka Marcina Buścińskiego, pana dyrektora obiektu Piotra Żubowskiego, serdecznie witam, a pana prezydenta Piotra Grzymowicza reprezentuje pani Gabriela Kłamarzewska, również serdecznie. Proszę Państwa, 35 lat to no oczywiście nie będziemy mówili ani o tym zamachu stanu, w wypadku, w którego powstała Konstytucja 3 maja, ale może takich parę anegdot związanych w ogóle z funkcjonowaniem tej idei nagrody i co było pewną jakby inspiracją, gdyż najbardziej znaczące postacie w naszym regionie są laureatami tej nagrody. To, co mówił kierownik biskup, mówił zawsze dobrze robi się, żeby to dokumentujecie. W związku z tym jest to pewna jakaś taka idea przez niego przesłana, że należy w tym roku, który jest jakby właśnie dla mnie osobiście takim chichotem historii, gdyż w 1989 roku, kiedy zapadła ta decyzja, że będziemy tę nagrodę przyznawali, to był ten czas transformacji, która jeszcze nie nastąpiła w maju. Nie było żadnych nagród, nie było żadnego wsparcia ludzi nauki, kultury i sztuki. To jeszcze w dniu, kiedy mieliśmy tę nagrodę przyznać, były naciski, żeby jednak się z tego wycofać. Myśmy się z tego nie wycofali, a 4 czerwca w wydaniu dziennika telewizyjnego Jana Szczepkowska powiedziała, że pewien okres w naszym kraju się skończy. Dzisiaj mamy podobną sytuację, spotykamy się po 35 latach, a ci gości 4 czerwca spotykają się w Warszawie, więc miło nam z tego tytułu, postaram się nie zawieść. Proszę Państwa, w związku z tym, że Hieronim Skrupski powiedział, że ważne jest, że się coś dokumentuje, po raz pierwszy przyznaliśmy 3 nagrody, to są nagrody instytucjonalne, które dotyczą wydawnictw. Oczywiście tych wydawnictw na terenie Warmii i Mazur jest więcej, ale wybraliśmy 3, które są najbardziej znaczące, istotne i z odpowiednim dorobkiem. To jest pracownia NSET. Wiadomo, że za instytucjami stoją ludzie, więc Elżbieta Skóra, serdecznie się proszę, poproszę tam dostanę. To jest oficyna wydawnicza Repman, Rewa Wyszwa. I edytor Werbs Tomasz Śródkowski. To tyle krótkiego słowa z mojej strony, a proszę o wygłoszenie laudacji członka naszej kapituły. Przypadło mi dzisiaj w udziale wygłoszenie laudacji. 3 laudacji. Jedni zaciągają ze wschodu, mówią Boch to ojcu lubit, inni, że tutejsi, że w Trójcy jedynie. Będzie więc jedna, ale o trojgu wspaniałych, można powiedzieć, artystów słowa, mistrzów sztuki drukarskiej i strażników księgi. Wydawcy w najlepszym tego słowa znaczeniu. Elżbieta Skóra,
Mieszkanka Olsztyna zaczynała swą pracę w 1972 roku w OZ-Grafie, ale prawdziwą poligrafią zajęła się w wydawnictwie Pojezierzy. Władysław Andrzej Sacha wspomina, że wraz z Witoldem Saganem uczyli ją faktu. Ona sama podkreśla rolę Bożeny Jankowskiej, której zawdzięcza pracę z artystami. Po 1989 roku w redakcji Zodiak i wydawnictwie Andrzeja Stachowskiego Mazury, aby w końcu z kredytem dla bezrobotnych założyć 30 lat temu swój Elsen. Pierwszą niewielką książeczką, jak sama nazywa, wydała w 1994 roku. To Jaroty, wieś, kapliczka, kościół Janusza Jasieckiego i księdza Bronisława Magdziarza. Z pomocą boską poszło, i to jak, dotychczas ponad 400 tytułów. Literatura piękna dla dzieci, młodzieży, poezja, opracowania naukowe i bardziej popularne, publikacje okazjonalne i jubileuszowe, albumy, poradniki, podręczniki, czasopisma, nawet mapy. Za najważniejsze swoje dzieła uważa Grunwald 1410, opisanie bitwy według Jana Długosza, reprint wydanego kancjonału pruskiego na 500-lecie reformacji oraz sennik bajek Ignacego Krasickiego. To był, jak napisała, wielki wysiłek, ale i satysfakcja. Wśród setek znaczących pozycji znalazłem tak zwaną literaturę drogi. Stamtąd i stąd Alfonsa Kułakowskiego, od czasu do czasu Ewy Florian, spoglądając wstecz Jerzego Kołymskiego, a życie toczy się dalej, Edwarda Cyfusa, czy da się żyć po Zenonie Karczewskiej. Są też bajkowe dziwy Józefa Jacka Wojka, naszego członka kapituły, ale i nawrócenie wiedźmy Joanny Zamięć, bajki o zwierzętach Ignacego Krasickiego, Maja i Jednorożec Jerzego Szczublika, Cięćmy Magdaleny Bartnik, Flamingi Bożeny Kraczkowskiej, Ptaki Olsztyna Jacka Nowakowskiego, Beaty Dulicz i Krzysztofa Leonowskiego. Jeśli ptaki, to i pióra, więc publikacja Pióro i pamięć 50-lecia udziału Związku Literatów Polskich, też pod redakcją Józefa Jacka Rojka. Można by tak wymieniać i wymieniać, więc cytuję jeszcze tylko laureatkę. Poddaję się, panie Wiktorze, to przeszło moje wszelkie wyobrażenia. Tyle tego. Zamienione 30 lat pracy edytorskiej spadł na panią Elżbietę także w tym czasie deszcz nagród. Wszystkie wymienione zaproszę. Waldemar Mierzwa. Jak sam pisze, historyk, regionalista, publicysta, autor i wydawca mazurski, dział społeczny i proekologiczny. Urodzony w 1958 roku w Lublinie, studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim. Dzisiejszy wybitny profesor historii Andrzej Friszke, urodzony 100 metrów stąd na plebanii, jako syn księdza ewangelickiego. W autobiografii wspominał, że w kolejnym roku 1978-79 przewodniczącym Rady Instytutowej ZSP został Waldemar Mierzwa. Więc o historii. W 1983 roku przyjechał na Mazurę. Zatrudnił się w Muzeum Armii Mazur, w którym gościmy, jako kierownik na wysuniętej placówce Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Po 8 latach wraz ze swoim ówczesnym partnerem biznesowym założył spółkę księgarską Retma z punktami sprzedaży w Olsztynie, w Olsztynku, Morągu, Lubawie i oczywiście w Dąbrowie. W międzyczasie 3 lata wydawał pismo Jęk Dąbrówna, co skończyło się dla Waldemara wyborem na wójta w 1998 roku. Po tym politycznym epizodzie wrócił do pracy wydawniczej, aby, jak mówił, zdążyć spłacić dług Mazurom, którego przygarnęły po trudnym dla niego czasie początku lat 80. No i spłaca i płacze do tej
Polem Kowatym wraz z żoną Małgosią od 2002 roku oficynę wydawniczą Retro. Dotychczas ukazało się ponad 90 tytułów poświęconych w szczególności dziejom, kulturze i mieszkańcom naszego regionu. Wszystkie na najwyższym wydawniczym poziomie. Najbardziej chlubi się moją biblioteką mazurską, gdzie publikował m.in. Maxa Pepena, Kurta Opica, Jelinę Szkretową Biedrawinę, Hansa Helmuta Kirsta, Erwina Kruka, profesorów Jasińskich, ojca i syna, czy naszych laureatów, profesora Janusza Małka i profesora Andrzeja Saksona. Szczególne perełki znajdujemy w serii Miniatury Mazurskie. Te niewielkie objętościowo książeczki przywróciły czytelnikom wcześniejsze publikacje poświęcone kulturze mazurskiej, ich treść i forma to majstersztyk edytorski i estetyczny. Pierwszym dzieckiem oficyny były dzieje miasta Dąbrówna w Prusach Wschodnich, Helmuta Meyera, wydane z wdzięczności do miejscowości, która go przygarnęła. Gdy Waldemar Mierzwa zaczął sam pisać i siebie wydawać, dotychczas 15 książek, to przywrócił Dąbrówną utraconą powojenną rangę miejską, zbiorem wspaniałych opowiadań zatytułowanych Miasteczko. Więc i pisarz. W kaszubskim renomowanym piśmie Pomerania opublikował 50 szkiców Zrozumieć Mazurów. Więc i publicysta, i regionalista także. Te szkice już książkowe są ciągle wznawiane, stając się najbardziej poczytną książką Retmana. Kilka lat temu wydał Zanik Ludu Mazurskiego, autorstwa Janusza Małka. Kasandryczny tytuł Mazurów mocno zirytował. Więc Waldemar szybko zorganizował akcję utworzenia galerii mazurskiego portretu, z którą objeżdża całe województwo i stosowne wydawnictwo książkowe, zaświadczające, że są jeszcze Mazurzy starzy i młodzi, a nawet małe dzieci. Waldemar Mierzwa nie byłby sobą, gdyby nie inicjował ciągle nowych akcji społecznych, jak Zapalimy Światełko Mazurom na opuszczonych cmentarzach, no i akcja Przywróćmy Malwy ogrodom Warmii i Mazur. Stąd nie dziwi, że w roli bukinisty możemy go często spotkać na straganie w olsztyneckim skansenie, wśród Malwy właśnie, ale i wszędzie na imprezach plenerowych, które traktuje jako swoiste spotkania autorskie. Czy to w Upał, czy w Słotę, kto spotkać ma go ochotę. Było o Mazurach czas na Warmii. Dokąd po wojnie z Warszawy przyjechali rodzice Tomasza Środkowskiego. On sam urodził w Olsztynie w 1949 roku, z wykształcenia pedagog i dziennikarz. Pierwsze teksty publikował jeszcze w Głosie Olsztyńskim, a potem w Gazecie Olsztyńskim. Po wydarzeniach czerwcowych 1976 roku za liczbę osób manifestujących na stadionie przeciwko Warchołom o 1-0 za mało został usunięty z pracy. Erwin Kruk w powieści Łaknienie nawiązał do tego wydarzenia. Cytuję. To pan był na tym wiecu, na własne nieszczęście musiałem być, odrzekł Emil. Nieważne, ważne, że pan był, uciął Judzin. To tam na stadionie przemawiał sądy z pierwszych. Nawrócił do porządku. Dalej Erwin pisze. Emil siedział posępny. W pewnej chwili zapytałem go, co za wydarzenia były w redakcji, że wyrzucono go z gazety. Ale on nawet się nie odezwał. Po roku Tomasz wrócił do redakcji. Niedawno znalazłem nawet jego wywiad ze mną jako prezesem Kresu Przyjaciół Szczytna w 1978 roku. Tomasz jeszcze raz utracił pracę w gazecie, ale potem jakby w nagrodę był jej naczelnym redaktorem. 1990-96. W tamtym też czasie zdobył rozgłos i nagrody za świetne recenzje filmowe. Ale talent jego ujawnił się także w realizacji filmów dokumentalnych, między innymi Linia Kształt i Myśl o artyście malarzu w Jeronimie Skurupskim
z jego udziałem, tok godzinnych wezwań opisał Henryk Husysce, też z jego udziałem i świat Barbary Hulanickiej, odtwórczyni tkanin. Wszyscy wymienieni byli także naszymi laureatami. Asystował też na planie Andrzeja Wajdy w filmach Wszystko na sprzedaż, Brzezina. Mało znany epizod to wyjazdy jako korespondenta prasowego niewojennego z premierem Bieleckim na Krem do Moskwy, z premierem Olszewskim do Watykanu oczywiście, z prezydentem Wałęsą na Hradczany do Hawla. Pamiętacie to hasło w wyborach? Hawel na Wawel. No i trzeba pamiętać o pierwszym w Polsce wywiadzie prasowym z nowym prymasem Polski Józefem Glembem, wtedy biskupem warmińskim. Była to też wspólna akcja z redaktorem tygodnika Zajek Trzeci. Jednak dzisiejszą nagrodę otrzymuje Tomasz Środkowski za władawnictwo edytor Wers. Zaczęło się od pisma magazyn Wers. Pierwszy numer ukazał się w 1989 roku. W słowie wstępnym Środkowski pisał: naszą ambicją jest redagować magazyn, którego autorów nie interesują problemy ekonomiczne, rolnicze, sprawy budownictwa mieszkaniowego i przemysłu, ani też sport wyczynowy. Ale poza tym wszystko inne. Pierwszy numer dotyczył Prus, następne miały być o Wilnie i Lwowie. Ale na jednym numerze się skończyło, może dlatego, że zawierał on też dział ten wers z rysunkami erotycznymi Hieronima Skorupskiego i zdjęciami nie do końca ubranych panienki. W stopce redakcyjnej napisano: redakcja techniczna Elżbieta Skóra. Wydawnictwo książkowe Edytor Wers powstało w 2001 roku i dotąd ukazało się 115 książek, wśród autorów m.in. Maria Zięta-Hamalewska i Erwin Kruk, a potem Krzysztof Dokrzywicz, Jerzy Sikorski, Jan Kłosta, Stefan Połoń, Stanisław Piechocki, Tadeusz Matulewicz, pierwszy nasz laureat, Stanisław Achremczyk. To wszystko nasi laureaci. Pierwsza wydana pozycja to kalendarz olsztyński na rok 2001. Choć wcześniejsze dwa roczniki zredagował i wydał wspólnie z Elżbietą Skórą. Było to nawiązanie do tradycji kalendarzy odredagowanego przez Krzysztofa Celestyna Mągowiusza, kalendarza polsko-polskiego, kalendarzy Marcina Giersza, aż po kalendarze redagowane przed II wojny światowej przez Emilię Sukertową Biedranę. Notabene film o niej Mazurska Emilia w reżyserii Aleksandra Krępecia, naszego kapitulanta, miała miejsce 3 tygodnie temu w Działkowie. Łącznie ukazało się 20 roczników, ostatnich w 2018 roku, z takim oto tekstem Krzysztofa Dokrzywicza. Dyktatura. Krąży po zebraniach, drukują w koszulkach opinię, że dobra mała dyktaturka, która w czas niepewny potrząśnie człowieczkiem, a i w razie czego schwyci za mordeczkę. A żeby kontroli nad prawem nie stracić, w tym celu powstanie mały aparacik, który w razie czego i we dnie i w nocy oddawać się będzie drobniutkiej przemocy. By pilnować lepiej będzie podsłuszek, ale też maleńki, leciutki jak puszek. A w celach niedużych, też tylko na chwilkę, zatrzyma się drobną wręcz opozycyjkę. A żeby nie straszni nam byli ci dranie, gwardyjka niewielka też później powstanie. W niej żołnierzykowie, nie groźni maleńcy, też niewielu, pewnie z 30 tysięcy. I tajnie chubeczków też przybędzie troszkę i drobne torturki. I zwłoczki podnoszki. I wszyscy panowie z niewielkiej bezpieczki dostaną do rączek niewielkie pałeczki. I kto się niezdrowo z was będzie podnosił,
podniecał, to wtedy już pała. Przyłoży po plecach i wtedy się znajdzie już bat na tę hordę, by trzymać ją tego pałami za mordę. Krzysiu Dałczewik, 1991, 2017. Ale wracajmy. Spośród wszystkich swoich książek Tomasz Kalendarza uważa za najważniejsze. Pomieszczono tam teksty ponad 130 autorów. Co łączy troje dzisiejszych laureatów? Pewne związki Tomasza z Elżbietą już ujawniły. Elżbietę z Waldemarem połączyły książki, jak się dawniej mówiło, kucharskie. Elset wydał 4, Redman 2. Wers żadny, ale w zasmaku Warm Tomasz pojawia się jako jeden z bohaterów. Cała trójka otrzymała od samorządu województwa odznakę honorową za sługi dla województwa warmińsko-mazurskiego. Ale łączy ich przede wszystkim podejmowanie tematyki regionalnej, znakomity poziom edytorski i sztuka brucharska. To swoiste nawiązanie do tradycji wydawnictw polskich w Prusach w czasach reformacji. Jacek Lucjan w Królewcu i Jan Małecki w Ełku drukowali jako pierwsi w połowie XVI wieku w języku polskim katechizm Marcina Lutra. Też rolę odegrał dorobek powojenny Denisa Pojezierze, w którym Elżbieta i Tomasz pracowali. Imiennik reformatora z Wittenbergii w dalekiej Ameryce, Marcin Luther King, w latach 60. wypowiedział słynne I have a dream. Stefan Brzozowski mówił o marzeniu. Dzisiaj. No to mam. To marzenie po latach się spełniło. W 2008 pierwszy czarnoskóry, a dzisiaj poprawnie mówimy Afroamerykanin, został prezydentem USA. Poeta powiada, że marzenia jak ptaki szybują po niebie, jak nie pada, a jak pada, to nie szybują. Dzisiaj nie pada. Więc Elżbieta marzy, żeby wydać atlas historyczny kartografii. Tomek Śródkowski marzy o wydaniu Almanachu Olsztyńskiego. A Waldemar Mierzwa planuje nowe wydanie Dzieci Jerominów. W genialnym tłumaczeniu Ptaszyńskiego i Ostrojskiego, też naszego planu. A nam, proszę Państwa, się marzy, że Wam się jeszcze trafi. Wydanie bez cenzury, ponownie Monachomachii. Dzień dobry. Szanowni Państwo, przede wszystkim gorące pozdrowienia, przysyłam Państwu gorące pozdrowienia całego zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, z panem marszałkiem na czele. Niezmiernie cieszę się, że mogę być dzisiaj tu z Państwem. Szanowni laureaci, myślę, że jest to wyjątkowy czas, wyjątkowe miejsce, żeby Państwu pogratulować, ale również podziękować za to, że każdego dnia propagujecie historię Warmii i Mazur. Dzięki Waszej twórczości, Waszym dziełom mieszkańcy naszego regionu i nie tylko mieszkańcy naszego regionu, ci starsi, trochę ci młodsi poznają historię czasami nie do końca odkrytą, czasami zapomnianą, ale zawsze bardzo, bardzo ciekawą historię naszego regionu. Za to serdecznie Państwu dziękuję. Jestem przekonany, i o tym mówił Wiktor Marek Lejk, że w Waszych głowach czai się jeszcze mnóstwo idei, pomysłów i życzę Państwu w imieniu swoim, całego zarządu ogromnej merny energii, żeby Wam nie zabrakło siły do realizowania Waszych serdecznych, dobrych, ciekawych planów. Szanowni Państwo, szanowni laureaci, biskup Ignacy Krasicki był osobą nieprzeciętną, nie tylko ze względu na wielkość swego dzieła, ale i na upowszechnianie. Myślę, że członkom kapituły, którzy ustanowili tę nagrodę, te idee przyświecały.
ale przyświecały im tylko nie w momencie ustanowienia tego nagrody, ale również w wyborze osób, które tą nagrodę otrzymywały. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim, którzy przez te wszystkie lata od 1989 roku otrzymywali tą nagrodę, a Państwu szczególnie, bo Państwo akurat we troje współpracowaliście z samorządem województwa. Ogromnie dziękuję za tę wiedzę, za upowszechnianie jej. Życzę wielu sukcesów, wszystkiego dobrego i realizacji kolejnych marzeń. Proszę bardzo za premię głosu panią Kolarzyską w imieniu pana prezydenta Sałuszczyka. Dzień dobry Państwu, szanowni laureaci. To ogromną przyjemność reprezentować pana prezydenta Olsztyna, pana Piotra Grzegowicza w dzisiejszej uroczystości. Bardzo jest mi miło, dlatego że większość mojej pracy zawodowej miałam przyjemność współpracować ze wszystkimi z Państwem, z panią Elżbietą, z panem Tomkiem, z panem Waldkiem. Także ogromnie się cieszę, że akurat dzisiaj mogę uczestniczyć właśnie z Państwem. W imieniu pana prezydenta chciałabym przekazać jak najlepsze gratulacje Państwu, również i od siebie oczywiście, ale podziękować też za to, że przez tyle lat nam się w zasadzie wspaniale współpracowało i życzyć, żeby ta współpraca dalej jeszcze fantastycznie przebiegała. Pani Elżbiecie Skóra, redaktorce, wydawcy w dniu uroczystości wręczenia medalu nagrody imienia biskupa Ignacego Krasickiego Anno Domini 2023 w sali kopernikowskiej Olsztyńskiego Zamku składam podziękowania i wyrazy najwyższego uznania za wysoki wkład w kultywowanie tożsamości historyczno-kulturowej Olsztyna i regionu. Podpisał pan Piotr Grzegowicz, prezydent Olsztyna. Ja z przyjemnością pani Elżbieto wręczę pani ten adres, a będzie mi towarzyszył nasz wspaniały dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, pan Krzysztof Dąbkowski, który kto jak kto, ale z wydawnictwami bardzo, bardzo ściśle współpracuje, robi wspólne projekty, więc z przyjemnością Państwu również w obecności pana Krzysztofa wręczę. Dziękuję bardzo. Na tym można zakończyć. Proszę Państwa, teraz o
tym naszym medalem. Medal został zadyktowany przez panią Barbarę Romańczuk. Na awersie jest profil biskupa Ignacego Krasickiego, a w otoku napis dewiza Kościół kraj kochany. Niech tak będzie. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz gratuluję laureatom. Bardzo dziękuję.